Dzień dobry. Dzisiaj coś wyjątkowo przewrotnego. Coś książka, która przeszła samą u siebie, a. Ma już ćwierć wieku, Alan Sokal, Jen Brickmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów. Ta książka była naprawdę głośna na początku tego wieku. Pisano o niej niemal w każdej gazecie, bardzo śmiejąc się z ofiar z autorów z intelektualistów, którzy padli ofiarą Sokala. A zaczęło się to, przypomnę, od opublikowania specjalnie za pomyślanego jako stek bzdur artykułu ku transformatywnej hermeneutyce kwantowej. Który został opublikowany w renomowanym czasopiśmie humanistycznym, naukowym Social Text, został przyjęty absolutnie bez żadnych zastrzeżeń, chociaż praktycznie rzecz biorąc, w każdym zdaniu była jakaś bzdura, jakiś absurd. A po wydrukowaniu, Autor się przyznał, y, opisał tą historię, y, redakcja z kolei odmówiła wydrukowania y, tych wyjaśnień, y, wydrukowało to inne pismo, no i zrobiła się wielka afera naukowa. Po prostu humaniści, wtedy jeszcze amery, amerykańscy tylko, mocno się ośmieszyli. Y, Ponieważ okazało się, że nie mają zupełnie zielonego pojęcia o naukach ścisłych, ale wyniki badań odkrycia w naukach ścisłych bardzo chętnie cytują i wplatają w swoje wywody. Po artykule, o którym wspominałem, Sokal już z Jen Brickmontem napisali właśnie tą książkę. W której poszli dalej i przeanalizowali twórczość filozoficzną czołowych ówczesnych luminarzy humanistyki, ówczesnej, z reguły najbardziej sztandarowych post postmodernistów, wytykając im rozmaite absurdalne stwierdzenia. Jak na przykład tutaj sobie jedno znalazłem. W przypadku Jacka Lacana musimy wyznać, tutaj musimy, to chodzi o Sokala i Brickmonta, że niepokoi nas zrównanie organu erekcyjnego, z pierwiastkiem kwadratowym z minus 1, czyli z liczbą urojoną. Przypomina to nam wypowiedź Łody Alena, który w filmie Slipper sprzeciwia się przeprogramowaniu swojego mózgu słowami: Zostaw w spokoju mój mózg, to drugi z moich ul najbardziej ulubionych organów. Książka spowodowała skandal. Które przetoczył się przez zachodnie uniwersytety, dziwnym trafem nie przetoczył się przez uczelnie polskie. Praktycznie rzecz biorąc, nie dostrzeżono ani tego artykułu, ani tej książki. A tak się składa, że zaczynałem studia filozoficzne akurat w roku 1998, kiedy ta książka się ukazała. I wtedy Nigdzie nikt o niej nie wspominał. Niezwykła rzecz, wiele mówiąca o polskiej humanistyce. No ale nie tylko o polskiej, ponieważ tak się złożyło, że znowu, bodaj 10 lat temu, kolejną taką prowokację ponowiono. Proszę sobie wygooglać hasło penis konceptualny. No i okazało się, że humaniści są po prostu niereformowalni. Jeżeli chodzi o pisanie bzdur, jeśli chodzi o cytowanie bez zrozumienia, no po prostu ręce opadają. Należy. Się poważnie zastanowić, co jest z tą naszą humanistyką. Bo, jak zauważyłem, jedynym człowiekiem, który się przejął yy, Alanem Sokalem i coś próbuje robić w tym kierunku. No chociaż z tego, co zauważyłem, to się akurat na Alana Sokala nie powołuje, tylko zajmuje się problemami z naszego podwórka. Jest Doktor Krzysztof Maj, którego możecie znać z własnego cyklu podcastów, dla każdego coś przykrego. Tu akurat ćwierć wieku po fakcie znalazł się ktoś, kto wreszcie w przypadku polskiej humanistyki zaczął się zastanawiać, dlaczego ci profesorzy są tacy bezmyślni. Dlaczego jesteście tacy niewykształceni, mimo że macie tytuły profesorów? Dlaczego poniżacie studentów? Dlaczego wypisujecie bzdury? Dlaczego nie potraficie prowadzić dyskusji naukowych? To mówię akurat ja, doktor Konrad Lewandowski, aczkolwiek zainspirowany przez doktora Krzysztofa Maja. Ta książka przypominam ją, ponieważ jest nieustającym wyrzutem sumienia na naukach humanistycznych. I bynajmniej polskie nauki humanistyczne nie mają powodu czuć się lepsze, tylko dlatego, że ośmieszone tutaj zostały w uczelnie amerykańskie. Oraz filozofowie, głównie francuscy, generalnie rzecz biorąc, zachodnioeuropejscy. Nasi niestety nie są lepsi, co gorsza nie bywają aż tak śmieszni, żeby warto było o nich pisać takie książki. Z polską humanistyką naprawdę bardzo źle się dzieje. Jest to wina być może, jak twierdzi Krzysztof Maj, toksycznej atmosfery na uczelniach. No, wiem coś o tym, a wiem wystarczająco dużo, żeby z Krzysztofem Majem nie polemizować, tylko raczej się z nim zgodzić. Wolę przypomnieć tę książkę. To no tak się składa, że w międzyczasie mieliśmy przypadek pana profesora Baumana, niezmiernie wychwalanego przez lewicę, tylko dlatego, jak sądzę, że był atakowany przez prawicę za swoją w haniebną przeszłość, ale który stworzył teorię płynnej rzeczywistości, cokolwiek by to miało znaczyć, która z powodzeniem mogłaby być przedmiotem krytyki inspirowanej modnymi bzdurami Sokala i Brickmonta. Jeżeli są tu jacyś miłośnicy profesora, w cudzysłowie Baumana, yy, mogę powiedzieć to, co zwykle mówię w takich przypadkach. Jeżeli uważacie, że ten człowiek jest wielkim naukowcem, że dokonał wielkich odkryć, to napiszcie z nich abstrakt. Abstrakt. Streście to w trzech zdaniach i w pięćdziesięciu słowach nie więcej, na tym polega istota rzeczy, to jest moje trzy grosze, które mogę tutaj do y, starego dzieła Sokala i nowych Filipik Krzysztofa Maja od siebie dołożyć. Napiszcie abstrakt. Jeżeli Czyjeś poglądy nie dadzą się streścić w trzech logicznych, wzajemnie wynikających z siebie zdaniach? To jest bełkot. To jest kompletna bzdura, którą nie należy się zajmować, a w szczególności nie robić młodym ludziom wody z mózgu, wtłaczając im do głów. Takie mętniactwa. I tu zacytuję ze wstępu do modnych bzdur cytat ze Stanisława Andreskiego, który stanowi motto do wstępu do tej książki, który mnie osobiście porusza najbardziej i który chciałbym polecić wszystkim ludziom zajmującym się naukami humanistycznymi. Gdy władza, na przykład feudalizm akademicki, czy ode mnie, więc zacytuję dokładnie. Gdy władza budzi nabożny lęk, mętniactwo i absurdy umacniają konserwatywne tendencje w społeczeństwie. Przede wszystkim dlatego, że jasne i logiczne myślenie prowadzi do kumulacji wiedzy, czego najlepszym przykładem jest rozwój nauk ścisłych, a rozwój wiedzy, wcześniej czy później, podważa tradycyjny porządek. Z drugiej strony, mętniactwo do niczego szczególnego nie prowadzi, i można mu się oddawać. Dowolnie długo, nie wywierając żadnego wpływu na świat. A więc, jeżeli chcecie wiedzieć, kim jest prawdziwy humanista, kim jest prawdziwy filozof, to odpowiedź jest najkrótsza. To, co mówi ten człowiek, wywiera wpływ na świat. Nie można przejść wokół tego, co on mówi obojętnie. To jest coś, moja własna konkluzja, którą przy różnych okazjach mówię, tłumacząc, co to jest filozofia. Bo dla wielu osób filozofia jest utożsamiana z historią filozofii czyli opowieściach o jakichś namolnych dziadkach, którzy wtruli głowę tysiąc czy dwa tysiące lat temu. I teraz trzeba mozolnie wkuwać. O, cesz, o cóż to tym dziadkom chodziło? Otóż nie. Filozofia. To nie są jacyś namolni dziadkowie, którzy wymyślili jakieś kocopały, które teraz trzeba mozolnie wkuwać na pamięć. Filozofia to jest mówienie o takich rzeczach. Yy, tak ważnych, tak istotnych, że chcemy potem filozofa zamówienie tych rzeczy zabić. A i on też zazwyczaj bez wahania jest gotów za to, co mówi oddać życie. Tak jak Sokrates, tak jak Boecjusz, tak jak Giordano Bruno i jeszcze wielu innych. Filozofia jest mówieniem o rzeczach, które wkurzają, o które mamy ochotę się bić z autorem lub między sobą. To jest prawdziwa filozofia. Natomiast cała reszta, która nie wywołuje w nas, w nas żadnych emocji, zwłaszcza z której nie można napisać trzyzdańowego abstraktu, to jest zwykłe mętniactwo. To jest zwykły bełkot, mowa trawa, którym zajmuje się, tak myślę, 98% profesorów humanistyki. To, co mówią ci ludzie, jest kompletnie bez znaczenia, bez wartości, bo gdyby było, to by zmieniało świat. A wtedy, gdyby przyszło do zmieniania świata, to albo chcielibyśmy w tym pomóc, albo temu przeszkodzić, mielibyśmy się o co bić. Czasem w sposób najzupełniej dosłowny. Ale dobrze, yy, nie będę aż tak poważny na koniec, pozwolę sobie jeszcze na okrutne szyderstwo. Tak się bowiem składa, że dodatkiem do tej książki jest ten oryginalny pierwszy tekst Sokala. Jego pełny tytuł to jest Transgresja Granic ku transformatywnej hermeneutyce kwantowej grawitacji. Tak, ten złożony w zamyśle autora z kompletnie samych bzdur. Autor dbał o to, żeby przypadkiem w żadnym miejscu nie powiedzieć nic, co by miało sens, co by było logiczne, co mogłoby wywrzeć jakiś sensowny wpływ. No i nie dość, że udało mu się to opublikować ten tekst absolutnie bez żadnych zastrzeżeń ze strony redakcji. Co potem skończyło się dymisją redaktora naczelnego. Nie dość, że po kilkunastu latach ponowiono taką prowokację z owym wspomnianym już przeze mnie penisem konceptualnym, no i okazało się, że nic się nie zmieniło, że humaniści są tak samo niereformowalni jak byli. Ale jest jeszcze coś więcej. Ten fake, tak, teraz byśmy nazwali ten pierwszy artykuł Sokala, od którego się wszystko zaczęło właśnie fejkiem. nie dość, że nie wyciągnięto z niego żadnych rozsądnych wniosków, to jeszcze zrealizowano go w rzeczywistości. My w tej chwili żyjemy w tym fejkowym świecie. Fake stał się ciałem, stał się rzeczywistością. I czytam, czytam oto fragment tego szalonego artykułu, tej mistyfikacji, od której wszystko się zaczęło. Dydaktykę nauk przyrodniczych i matematyki należy oczyścić z elementów autorytarnych i elitarnych a treść tych przedmiotów należy wzbogacić uwzględniając wyniki krytyki feministycznej, obrońców praw mniejszości seksualnych, wielokulturowców i ekologów. Są. Ćwierć wieku temu to był fake. Teraz my w tym fejku żyjemy realnie. Żart Sokala się zmaterializował. Zrealizowano jego szalony postulat. Jak mogło do tego dojść? Przeczytajcie tę książkę sami. Dziękuję.